Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony szwager i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co będzie można zobaczyć, porobić na stoisku Stowarzyszenia Topory i Maginarium RPG na tegorocznym Pyrkonie, który rusza. Tak z perspektywy momentu, w którym zobaczycie ten film, już jutro od piątku do niedzieli w Poznaniu się widzimy. Mam nadzieję, że będzie okazja zbić piątki z jak największą grupą z Was. Podchodźcie, wpadajcie, pogadamy sobie o RPGach i, i nie tylko. Ale mm, teraz do rzeczy, do rzeczy, szwagrze, bo nie ma czasu na głupoty, a będziemy robić dużo rzeczy, kochani. Będziemy robić naprawdę dużo rzeczy, bo trzeba zacząć od tego, że samych tylko prelekcji na naszym stoisku będzie przeszło 25 godzin. To jest, z tego co liczyłem, 30 prelekcji, niektóre dłuższe, niektóre krótsze. Niesamowita. Objętość materiału nie tylko od nas, bo będą też nasi fantastyczni goście, nasi fantastyczni przyjaciele z różnych projektów. Będzie Cohen, który reprezentował będzie również wydawnictwo Alice Games, będzie Refur Narrator, będzie ekipa z Blackmon Games, będzie Wojtek Wąs z wydawnictwa. Hengal będą reprezentanci różnych oddziałów toporów, będzie Mateusz z dobrych rzutów, o, rany, kto jeszcze będzie Konrad Kalka z AK40, AK20 przepraszam, AK40 to coś zupełnie, zupełnie innego. Robak z nami będzie w tym roku na, na naszym słuchajcie stoisku. Ribalt, nasz serdeczny kolega, i jego zobaczycie również, również jako prowadzącego jeden z konkursów, i płynnie do tych konkursów przechodzimy, bo będzie 8 konkursów z nagrodami, z nagrodami, które sfinansowali nasi przyjaciele, nasi. Partnerzy z wydawnictw, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni będą nagrody od Copernicus Corporation, będą nagrody od Black Monk Games, od Stinger Press i od wydawnictwa Hengal. Także wpadajcie koniecznie. Osiem konkursów. Konkursów różnych. Będą konkursy wiedzowe, na przykład z wiedzy o Wiedźminie czy o Konanie. Będzie konkurs azjatycki. Tolkinowski będzie jak najbardziej. Będzie wasze ulubione, które było hitem w zeszłym roku, toporowe. Bingo, które zresztą już widzę, że nie tylko na, naszej, na naszym stoisku będzie jedną z atrakcji. Konkurs rysunkowy u Nojki, konkurs na scenariusz u Nojki. Wpadajcie koniecznie, bo będzie się działo. Ale, ale, czym byłby konwent arpegowy bez RPG-ów? No właśnie, czy będzie można pograć w RPG? A żeby tylko trochę. Słuchajcie, mamy masę całą sesji Ym, Mizumi wczoraj mówiła, bo my promujemy nasze stoisko tym, że mamy ponad 60 godzin sesji już w tym momencie ale to jest dawno nieaktualne, ich jest już ponad 70 godzin, także wpadajcie zagrać w przeróżne rp można się będzie zapisać na naszym stoisku, a będziemy grać na gralni, zresztą nie przegapicie naszych stolików, bo one będą obrędowane tymi pięknymi obrusami naszymi z logo gdzie nas znajdziecie? Znajdziecie nas, moi drodzy, w takim miejscu, które nazywa się w tym roku Grody Inicjatyw Fanowskich. To jest hala numer 3. I jeżeli byliście na poprzedniej edycji, to jest dokładnie to samo miejsce, tylko zmieniło teraz nazwę. I mam nadzieję, że będziemy się widzieć. Mam nadzieję, że będzie okazja jak najbardziej zbić piąteczkę, pogadać, pośmiać się i przypominam Wam jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że. Szykuje się nam after na tegorocznym Pyrkonie. Wpadajcie na, koniecznie na integrację RPG-ową. To będą połączone urodziny kilkorga naszych przyjaciół, więc na pewno będzie fajna impreza. Na naszym wydarzeniu na Facebooku znajdziecie szczegóły. A tymczasem ja lecę. Prawdopodobnie jak wy widzicie ten film, to właśnie pędzimy z Koenem przez Polskę, żeby jak najszybciej dojechać do Poznania. A Was zapraszam po raz kolejny na tegoroczny pyrkon. Na razie!